Dawać, dawać, dawać. Tylko, że nic mi nie wjechało po drodze. Żeby nic tu się nie trafiło. Okej. Aha, żeby nic się nie trafiło i oczywiście Zpek znowu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Forzy i kurczę, Krzysztof. Krzysztof, zaczepiłeś mnie na początku odcinka, więc... No niech będzie, Krzysztof, z Hogów od nas, z ekipki. Zostaniesz rozwalony na samym wstępie odcinka. Oczywiście chciałbym przypomnieć, że to jest kolejny odcinek z Forzy Horizon 5 na tym kanale. Jeżeli odcinek wam się spodoba, chcecie pomóc w rozwoju kanału, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Możecie zostawić też suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpaść na Discorda, Instagrama, Fanpage'a. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A my lecimy. Wziąłem już samochód z kategorii samochody GT. Nie mam pojęcia, na czym polega ta kategoria, szczerze powiedziawszy. Jaka to jest różnica do innych samochodów. Ale miałem wybór do samochodów, samochody GT, do S1900. Jako, że miałem Maserati, chyba jakiegoś Bentleya czy coś w tej kategorii, dorobiłem sobie do niego S1900 właśnie, z jakiejś tam A700 coś chyba. I w ten sposób będziemy mogli zrobić dzisiejszą misję w playliście festiwalowej. Proszę państwa, mamy wiosnę, z zimy niestety nic nie zrobiłem, ale to mam nadzieję, że będę mógł zrobić. W sensie 4 punkty nabiłem, to prawie nic. Tutaj tylko Hondę, tutaj zdobyliśmy 2 samochody, więc dobrze byłoby w wiośnie przynajmniej tego Raesra TS-a zdobyć. Wygląda on bardzo fajnie, wygląda jakby można było fajny, szybki samochód z niego wykonać, więc zaczynamy od Fotoradar Avenida. Który to jest Fotoradar Avenida? O kurcze, pieczone, to nie jest top. Przepraszam, wziąłem zły ten. Wziąłem Los Ardines, czy nie wiem jak to się czyta, ale wziąłem to. Dobra, to jednak weźmiemy najpierw to, a później weźmiemy Nissana do S1900 chyba. Okej, okay, przy czym będę musiał jakiegoś Nissana jeszcze pod to zrobić. Let's go. Oczywiście gram dalej na padzie, aczkolwiek gram pierwszy raz na nowym komputerze i... I możliwe, że widać różnicę, bo gram teraz chyba na najwyższych możliwych ustawieniach graficznych, jakie tu w tej gierce istnieją, więc git. No widać na pewno różnicę, powiem wam tak. Na pewno jeszcze ładniej wygląda niż do tej pory. Do tej pory brzydko nie wyglądała gra, wyglądała już do tej pory ładnie, ale teraz wygląda jeszcze lepiej. A będziemy dzisiaj grali Maserati, przynajmniej na ten wyścig bierzemy. Okej, okay, let's go. Oczywiście możecie napisać, jaki jest wasz ulubiony samochód aktualnie do wykonywania różnych misji. A tu co mam zrobić? A, dobra, widzę. Tu jest wyskok z drugiej strony. Także przydałoby się 3 gwiazdki śmignąć, więc lecimy dur. Lecimy daleko stąd. Podjedziemy sobie tutaj do końca tej prostej może. Zaliczyliśmy jeszcze fotoradar, tu jest wjazd na autostradę, więc powiem tak. Tutaj podjeżdżamy i zaczynamy od tego miejsca się rozpędzać. Proszę bardzo. Samochody GT, S1900, Maserati. W ogóle powiem wam, że ostatnio szedłem daleko dosyć po kabel DisplayPort do sklepu. Nie było tam kabla DisplayPort. Porozwalałem sobie nogi, ale był jeden plus. Przechodziłem obok pewnego warsztatu samochodowego i chyba, nie wiem czy pierwszy raz w życiu, ale widziałem bardzo ładne Maserati. Kurczę, no właśnie nie wiem za bardzo, czy widziałem do tej pory szczerze jakieś Maserati. Teraz zobaczyłem, wyglądało bardzo ładnie. Ten trident z przodu, ten trójząb po prostu wygląda naprawdę spoko. 333 metry, nowy rekord życiowy, będą 3 gwiazdki czy nie? Są 3 gwiazdki, proszę państwa. Cel sezonu ukończono, także punkty jakieś też powinienem dostać. Zdobyto nagrody, od razu zróbmy kilka losowań, bo kilka mamy, więc na odcinek to zawsze jest coś do przodu. 45 kafli. No powiem tak, wydałem ostatnio parę milionów na zamek, więc spoko. Coś lepszego, let's go. Coś dobrego, samochód. Nie, no legendarna letnia sukienka Raula Uriasa. Na kim mi ta sukienka, że tak powiem? Na co mi ta sukienka, gro?
Dobra, let's go. O, Ferrari Dino 246 GT. I szczerze wydaje mi się, że bardziej się cieszę z tego niż z tego specjale 458 na dole. Ferrari z 69 roku. Nice. Dobra, ja chcę samochody. Ja jestem narwany tutaj na samochody. Aj, prawie był ten Fairlady Z version S Twin Turbo 9.4, ale 100 tysięcy też, okej. Coś legendarnego, mamy sukienkę legendarną, więc w teorii coś dostałem. Ja dupia. Shelby, Shelby jak był legendarny na górze, przecież to jest samochód dopiero wart fortunę. Epicki czarny masywny zegarek ubranie, okej. Mam legendarny zegarek w tym momencie na sobie, jeżeli kogoś to interesuje. Może tu nie 175 tysięcy, 3 razy kaska. Masakra, widzowie, masakra. Zrobię jeszcze dla was specjalnie super losowanie, bo powinniśmy jakieś mieć z centrum wiadomości bodajże. Z tego co mi się wydaje, w prezentach powinniśmy mieć super losowanie. 3 nawet, czy 4, dobra, let's go. Los, o, kurczę, to Ferrari legendarne, 200 tysięcy? W ogóle dwa golfy dostaliśmy w jednym losowaniu. Jaka była na to szansa? Golf z 83 i golf z 92. I 200 tysięcy, dobra, lecimy dalej. Co teraz? Dajcie coś dobrego. 175 kafli, żółte wysokie trampki, to przynajmniej może zmienię buty. I Chevy 150 sedan. Nie wygląda źle, ale to jest jednak zielony samochodzik. Lecimy z kolejnym super wheel spinem. Co teraz? Znowu 175 tysięcy, 50 tysięcy i Ford Coupe 1940. Te samochody to mocno retro aktualnie dla nas lecą. No może o Shelby Daytona był i kasa. Ja dupia, no niby jest, ale wiecie, no 525 tysięcy tu dostaliśmy. Trochę kasy zarobiliśmy, bo dzisiaj jak wchodziłem do gry miałem 2 miliony. Tak leciutko, 2 miliony z hakiem. Teraz mamy prawie 4 miliony, więc jest git. A playlista festiwalowa w takim razie, mamy zebranych 6 punktów już. Za to dostaliśmy aż 6 punktów? Czy coś zrobiłem jeszcze? Nie tak. Dobra, Avenida. W takim razie one more time. Spróbujmy zrobić... Czemu tu mam dwie gwiazdki zaznaczone, jak zrobiłem 3? Ej, możliwe, że nie zrobiłem jednak. 333 metry. O nie. To dlaczego mi się... Dobra, zrobimy zaraz to, ale ja jeszcze jedną próbę podejmę. Podejmę jeszcze jedną próbę, żeby zrobić te trzy gwiazdki. No bo jak już tu jesteśmy, 2 metrów mi zabrakło na trzy gwiazdki, widzowie. W ogóle teraz oglądam sobie La Casa de Papel w końcu, serial. I powiem wam, że powinienem zacząć coś kumać w końcu tutaj po hiszpańsku, nie? W tej grze. Ale to chyba tak łatwo nie działa. To jednak z serialu tak łatwo nie przyjmujecie tych zwrotów. Ale tranquilo, wiem, że cały czas mówią. Także let's go, one more time. Może teraz trzy gwiazdki wejdą. Na fotoradarze na pewno nie wejdą trzy gwiazdki, tego jestem pewien. Ale tutaj dobrze weszliśmy. 300 na godzinę musi być. Jak nie teraz, to kiedy? No musi być, trzy gwiazdki, 335. Bardzo niewiele mi zabrakło wtedy. I mamy 378. Zdobądź trzy gwiazdki ze znaku ostrzegawczego los coś tam. Sardynki. No, Krzysztof 438 poleciał. No ale ja lecę S1 GT tak naprawdę, więc nie ma co się pultać do mnie za to. Okej, czyli teraz tak. Teraz zróbmy fotoradar Avenida. Więc on jest tu w mieście i potrzebujemy Nissana do S1 900. Także zmień samochód, filtry. I czy ja mogę wybrać kompletnie, że chcę... A, chyba nie. Chyba po prostu łatwiej będzie, jak przejdziemy sobie do Nissanka. I tutaj wybierzemy, where jest Nissan. Nissan. Dobra, mamy Nissana S1 900. Mamy zrobionego. Gotowy Nissan, tak na dobrą sprawę. GTR-a i lecimy. Let's go. Ładny Akatsuki Nissan GTR. Jedziemy z nim. No dobra. O, Nissanek, proszę cię, let's go. Okej. Jare, jare. Akatsuki Nissan. Powiem wam, że tego Nissana zawsze biorę, jeżeli jest już jakiś problem na zrobieniu misji, czy tej z playlisty festiwalowej. W ogóle ostatnio też pierwszy raz natrafiłem na problem natury takiej, iż...
jakby nazwana misja w playliście festiwalowej po polsku jakby wskazywała inny rodzaj samochodu, który był potrzebny do zrobienia misji, niż ten, który był faktycznie potrzebny. I trzeba było sprawdzić, jak brzmi w oryginale angielska wersja tego questa. O kurczę, żeby tę misję wykonać, nie? Więc to pierwszy raz się coś takiego zdarzyło, ale ponoć są co jakiś czas właśnie takie błędy tego typu. Dobra, i... Fotoradar 259, dwie gwiazdki tylko. Tylko dwie gwiazdki. Trzy gwiazdki tylko mi się dlatego pewnie pokazały, że mamy misję ukończoną. No, let's go, losowanko. No ja losowanie bardzo chętnie przyjmę, szczerze powiedziawszy. O, było bardzo blisko, było bardzo blisko. Tank Pool 24 Racing. O kurcze, pieczone. Dobra, one more time, tylko teraz rozpędzamy się z drugiej strony. Czyli rozpędzamy się tutaj. Proszę bardzo. I let's go, jedziemy. Dawać. Tylko, że nic mi nie wjechało po drodze. Żeby nic tu się nie trafiło. Okej. Aha, żeby nic się nie trafiło i oczywiście Z-Pack znowu. Chyba próbował wyprzedzać na podwójnej. O nie, ja też muszę kogoś wyprzedzić. Oj, nie. Ile tu trzeba w ogóle na trzy gwiazdki? Ile tu potrzeba na trzy gwiazdki, żeby zrobić? Misję prawdopodobnie zaliczyłem, ale... O, 203... Oj, nie. 329 to ja tu nie zrobię tym. O, potrzebowałem 244 km na godzinę, żeby wykonać chyba misję jakby na trzy gwiazdki. Więc misję mamy gotową, więc fajnie. 8 punktów. W co teraz moglibyśmy pójść? Ford Fiesta, sezonowe gry na placu zabaw. O, to mamy strefę pomiarową Oria del Rio. O, ona jest dosyć daleko, szczerze, przepraszam powiedziawszy, i możemy ją zrobić współczesną rajdówką do A800. Czy mamy jakąś współczesną rajdówkę do A800? Sprawdźmy sobie filtr. Współczesna rajdówka. W ogóle te opisy samochodów są dla mnie bardzo enigmatyczne, powiem wam. Nie, to są klasyczne. Współczesna rajdówka A800. To mamy Imprezę, Subaru i Mitsubishi Lancera. To są chyba dwa bardzo ładne samochody, które mi się podobają właśnie. Impreza, Subaru Impreza i Mitsubishi Lancer. O, Lancerem chyba głównie jeździłem w Undergroundzie dwójce, a to tak naprawdę to jest piękne połączenie Sultana trochę, czy RS, czy Kurumy, nie? Więc te dwa samochody. Więc to jest fajna sprawa, więc dzisiaj wsiądziemy sobie do Mitsubishi, bo Subaru jeździłem chwilę, a Mitsubishi jeszcze chyba nie miałem okazji. Przy czym możemy się gdzieś tepnąć bliżej, jeszcze fajnie byłoby gdzieś tutaj bliżej zacząć. Tu mamy domek gdzieś, nie, tego nie mam. Za darmo? Jak cena za darmo? La Casa Solarieja, czy coś takiego, jak za darmo? Ej, jak za darmo to jedziemy, let's go, dobra, przejedziemy się widzowie, po prostu kawałek. No, mam nadzieję, że i takie odcinki wam się spodobają po prostu. Jak sobie pojeździmy, posłuchamy trochę muzyczki, pogadamy na różne tematy. To co, może poruszymy temat? Robert Lewandowski bez złotej piłki. Czy wstyd, hańba, kompromitacja? Czy Robert został okradziony? Czy był to le kabaret? Możecie śmiało w komentarzach zapisać. Uważam, że tak. Że tak naprawdę, no fajnie, że Messi wygrałeś tę Copa Amerykę, ale cała reszta nie wiem, czy na to zasługiwała. Szczególnie, że były takie fajne porównania do Alexisa Sancheza z czasów Arsenalu, który też wygrywa Copę, robi tam dużo goli i asyst, dochodzi do tego samego etapu Ligi Mistrzów, a jednak, jednak nie. Jednak jest na miejscu 30, czy tam którymś, nie? Dalekim w sensie, w głosowaniu. Także no ciekawa sytuacja. Dobra. Gdyby nie Kopa, gdyby Robercik cokolwiek więcej może na Mistrzostwach Europy. Może gdybyśmy nawet z grupy wyszli na Mistrzostwach Europy, na Euro, to Robercik może by
Może by dostał tę piłeczkę, a tak to no lipa. Szczególnie, że w tamtym roku to już w ogóle bezkonkurencyjnie powinien dostać. Czemu oni, nie wiem, nie schowają tam do kieszeni swojego honoru, jeżeli taki mają w ogóle związany z całą tą organizacją i po prostu nie zrobią, nie przyznają tej złotej piłki z tamtego roku. To jest to. Złoty wafel za to Lewandowski dostał jako najlepszy napastnik. Ale to też jest śmieszne, nie? Że dostajesz najlepszego napastnika, jakieś tam nagrody wychodzą, ale i tak Messi zgarnia najlepszego piłkarza. Dobra, let's go. Ile mamy? Jeszcze kilometr. Dobra, jedziemy na przełaj. Lancerem nie takie rzeczy się robiło. O kurde, no zaliczenie dzwona to też chyba jedna z tych rzeczy. O, tutaj na lewo. Tutaj chyba głównie jeździłem, powiem wam, w tej okolicy, ale jak grałem na tym trybie Fortnite, jak to Lucek zawsze chyba nazywał czy mówił, na tym trybie wydaje mi się, że w tej okolicy dużo pojeździłem. I w końcu w ogóle zagrałem na tym trybie i okazało się, że jak dojechałem do punktu, w którym miałem tam wygrać z gościem, to okazało się, że ani on, ani ja nie możemy ukończyć wyścigu i nas po prostu po paru minutach wyrzuciło całkowicie. Więc to jest też taka dziwna sprawa. Dobra, ja się zastanawiam, dlaczego ten domek za darmo mamy. Może jako wersja, ta edycja premium? Czy coś takiego? Nie wiem. No zobaczmy. Dawać domek. Darmowe dla VIP! A! No to bierzemy! Jak darmowy dla VIPów, to proszę bardzo, oto klucze, możesz wprowadzić, kiedy tylko będziesz gotowy. No dziękuję bardzo za taką możliwość w takim razie, że mogę tutaj mieszkać. Nie chcę tego ustawiać na pewno jako dom. W sensie nie wiem w ogóle, co to za różnicę robi. O, jeszcze z zapomnianych wozów w ogóle mamy do odebrania jedną Ferrarkę. W końcu. O, ten samochód. To Ferrari mi się mega podoba, powiem wam. Jeden z ładniejszych samochodów dla mnie. O kurcze pieczone, no podoba mi się te kształty, ten logotyp. No fajny, fajny, ładny, ładniusi. Ale my jedziemy lancerkiem w tym momencie. Okej, i teraz będziemy mogli dojechać do tej strefy pomiarowej i zrobić pomiar. Playlista festiwalowa. Where is ta strefa pomiarowa w takim razie? Strefa pomiarowa jest tutaj. To jest jakieś, ile? 2,8 km pewnie. Nie, 5 km! O, przepraszam, to jednak sporo, sporo więcej. Ale też te kilometry schodzą tutaj dużo, dużo szybciej niż normalnie, więc tak naprawdę bardzo łatwo tutaj jest zrobić te kilometry. Człowiek w ogóle tego nie odczuwa, że jakieś kilometry tu schodzą. A już patrzcie, już mamy kilometr więcej, a pojechaliśmy do sklepu po bułki normalnie. 5 kroków zrobiliśmy. Dobra. Trochę skróciliśmy sobie drogę tym poboczem. Dobra, bo tam się chyba już strefa pomiarowa zaczyna? Nie, nie zaczyna się strefa pomiarowa. Okej, okay, do tej strefy 3 km też nie jest aż tak blisko, żeśmy ją zaczęli w minutę dosłownie. O kurczę, tak patrzę, jaka trasa tam jest później. Jakieś zawijasy, serpentynasy. Tę strefę pomiarową fajnie byłoby pewnie z drugiej strony machnąć, nie? Niż tej, z której ja jadę aktualnie. Dobra, where ta strefa pomiarowa? Dobra, jest tam już, widzę ją. Dobra, byle to był szybki wjazd i szybkie zrobienie strefy pomiarowej, powiem wam. Fajnie by było, miło by było, na pewno. O kurczę, potrąciłem osła, ośle, co ty robisz, ośle? Dobra. Tutaj musimy dobrze sobie wjechać. Ewidentnie. I teraz, full. Let's go. Ponad stuwa. Jedziemy. Okej, ponad stuwa, 150. Poproszę, te 150, żeby było średniej. Dobra, 170. 155 średniej. Dwie gwiazdki, nowy rekord życiowy, ale chyba nie zaliczyliśmy tego do misji, bo byłoby na złoto, powiem wam. I to jest minus. Ile potrzebujemy tutaj zrobić?
na tej strefie, 164. Tak dużo nie zabrakło, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że jakbyśmy tu zaczęli, z tej strony, to będzie łatwiej. A to jest tylko, to może być tylko moje wrażenie. Dobra, jadę. No nie, no ewidentnie, jak ja będę w kogoś wjeżdżał, to na pewno szybciej jechać nie będę. Tutaj na początku trzeba tę prędkość utrzymać, sporą. Gorzej jest, że tu trzeba trochę zahamować i teraz znowu na fullu, teraz znowu na fullu. Na fullu, utrzymaj, utrzymaj, utrzymaj i będzie, mamy to. Mamy zadanie z playlisty festiwalowej zrobione, to jest najważniejsze, tylko to się liczy w tym momencie. Mamy losowanko, nawet dwa losowania, więc przejdźmy do nich. I 100 tysięcy, kurde, kaska. Samochód, 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 auto, 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 auto. No nie, auto, dobra, jest, Nissan, Silvia Club. Przynajmniej tyle dobrze, że jednak jest ten samochodzik, okej, fajnie, miło mi. Miło mi, że przynajmniej tutaj samochód udało się zgarnąć. Dobra, ja tu widziałem jeszcze też jedną tabliczkę, zbierzemy ją sobie i zakończymy dzisiejszy odcinek. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, tak myślę. I będziemy widzieć się w kolejnym odcinku, w którym pewnie będziemy kontynuowali robienie tej playlisty festiwalowej. Bo playlista jest całkiem spoko, okej. Mamy tablicę, także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć.